W dzisiejszym wydaniu raportu dnia temat in vitro powraca. Tym razem projekt popiera więcej ugrupowań. My wyjdziemy do mieszkańców, bo będziemy o tym programie informowali. Bezpieczne wakacje ze Strażą Miejską w Grudziądzu. Wcześniej organizowaliśmy takie, ale nie było nazwy tej akcji. Po kilku miesiącach przerwy do lokalnej opinii publicznej powrócił temat związany z finansowaniem przez miasto metody in vitro. Wcześniej z takim projektem do Rady Miasta wystąpili działacze Grudziądzkiego Koła Nowoczesnej. Projekt in vitro w Grudziądzu został odrzucony z powodów błahych, można nawet powiedzieć infantylnych i niepoważnych. Dlatego nie odpuszczamy. Tym razem ponownie inicjatorem projektu jest Nowoczesna, z tą różnicą, że przy podejściu numer 2 nie jest już sama. Do akcji przyłączyły się inne ugrupowania polityczne oraz ruchy społeczne. Uważamy, że tego typu projekty prospołeczne, prorodzinne powinny być przez środowiska lewicowe popierane i powinna być chęć realizacji tego typu projektów. Każdy chce mieć dzieci i tym bardziej, że powoływanie się na jakieś śmieszne po prostu prawno jakieś formalne niedociągnięcia, no to świadczy o osobie, która odrzuciła ten projekt. Zanim jednak projekt trafi do biura rady, niezbędne jest odpowiednie poparcie podpisami. W Grudziądzu wystarczy ich 150. Inicjatorzy pomysłu chcą tę barierę znacząco przekroczyć. My wyjdziemy do mieszkańców, bo będziemy o tym programie informowali. Będziemy je zbierali gdzieś na mieście. Na pewno przechodząc któregoś pięknego dnia przez jedną z głównych ulic naszego miasta, będzie szansa, żeby nas spotkać. Dofinansowanie przez miasto wspomnianej metody siłą rzeczy będzie wiązało się z kosztami. Te po wstępnych wyliczeniach są już znane. Około 200 tysięcy złotych, około 20 par. To jest wszystko plus minus, w zależności od tego, czy będzie konsensus, jaki będzie ten konsensus, jaka będzie zgoda. Pieniądze w tym przypadku są niezwykle istotne, ponieważ to właśnie przez nie projekt uchwały może zostać odrzucony. Powoływanie się na to, że Grudziądz jest w takiej czy innej sytuacji finansowej, jest w takiej sytuacji od 30 lat, bo tutaj ciągłe tłumaczenie się, że mamy szpital najbardziej zadłużony w Polsce, to nie jest wina tej ekipy, tylko to jest wina każdej ekipy, która ten szpital zaczęła budować. Kolejne odrzucenie projektu to najgorszy z możliwych scenariuszy, o których dzisiaj pomysłodawcy mówią w taki sposób. No to będzie już tylko dopełnienie i podsumowanie polegające na tym, że PO jednak światopoglądowo jest bardzo bliskie Prawu i Sprawiedliwości, bo jak wiemy, PiS ten program uciął w całym kraju. Wznowienie prac nad projektem zostało zaprezentowane na konferencji prasowej, która odbyła się w Parku Miejskim tuż przy tętniącym życiem Placu Zabaw. Okazało się, że miejsce w tym przypadku miało dość istotne znaczenie. In vitro to dzieciaki, właśnie takie szczęśliwe dzieciaki, biegające, krzyczące, uczące się już od małego tutaj różnych akrobacji. Jak wiadomo, taki plac rozwija w sposób lawinowy. Projekt złożony ma zostać pod koniec sierpnia. Czy trafi do planu wrześniowej sesji? O tym przekonamy się za nieco ponad 2 miesiące. Straż Miejska w Grudziądzu rozpoczęła akcję Bezpieczne Wakacje, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży. Strażnicy, którzy będą brać udział w tej akcji, szczególnie uwagę będą zwracać w tych miejscach, gdzie najwięcej młodzieży i dzieci przebywa, czyli nad jeziorami, przy kąpieliskach czy też w lesie. Jednym z przykładów jest posterunek municypalnych na plaży miejskiej nad Jeziorem Rudnickim. Oczywiście ten akwen wodny nie jest ich jedynym terenem działania. Od kilkunastu już lat mamy uruchamiany co roku posterunek sezonowy, gdzie siedzibę mają przy Jeziorze Rudnickim, ale obejmuje wszystkie akweny na terenie Grudziądza, łącznie z terenami przy Wiśle. Poza działaniem i pracą w terenie będzie również profilaktyka. Będziemy również prowadzić w miejskich placówkach oświatowych zajęcia dotyczące bezpiecznego zachowania się. I to nie tylko dotyczy wody, ale również i w górach, w domu, w miejscu zamieszkania, w lesie, w podróży, na rowerze. Akcja Bezpieczne Wakacje teoretycznie organizowana jest po raz pierwszy. Praktycznie jednak podobne inicjatywy przez grudziąckich strażników były podejmowane już w latach ubiegłych. Wcześniej organizowaliśmy takie, ale nie było nazwy tej akcji. Natomiast w tym roku jest to pierwsza edycja akcji Bezpieczne Wakacje.
Początek wakacji jak na razie przebiega bardzo spokojnie. Interwencji, szczególnie wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta, póki co nie było. Jeszcze nie było, może ze względu na pogodę, ale miejmy nadzieję, że nie będzie, że wszyscy będą właściwie się zachowywać. Strażnicy miejscy o poradach na bezpieczne wakacje mówili także podczas zajęć organizowanych w przeciągu ostatnich dni roku szkolnego. Specjalny folder z wytycznymi znaleźć można na portalu grudziąckich municypalnych. Samorządy z Kukizem to tytuł nowego projektu obywatelskiego, który w życie wciela właśnie ruch Pawła Kukiza. Jego celem jest zachęcenie mieszkańców do aktywniejszego udziału w nadchodzących wyborach samorządowych. Taki też tytuł nosi strona internetowa, na którą zapraszam, żeby wejść można, zarejestrować się jako osoba chcąca pomagać w kampanii samorządowej bądź też chcąca kandydować do samorządu oraz określić się jednocześnie na którym stopniu samorządu osoba chętna chciałaby startować. Projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do tych osób, które nie należą do jakichkolwiek ugrupowań politycznych. Chcemy znaleźć odpowiednich ludzi, aktywistów, społeczników, tacy, którzy będą racjonalnie rządzić, będą w stałym kontakcie z obywatelami, nie oderwą się od rzeczywistości, jak to często w przypadku polityków, nawet lokalnych, bywa. Realizowany przez Kukiz 15 pomysł ma w przyszłości doprowadzić do sytuacji, w której to o samorządach decydować będą mieszkańcy, a nie polityczne partie. Samorządy nie są ani Kukiza, ani Platformy, ani PiSu, ani też żadnego innego ugrupowania. Chcemy udostępnić samorządy jak najbardziej obywatelom. Chcemy otworzyć tą płaszczyznę, gdzie obywatele będą mogli zgłaszać się, żeby wystartować w wyborach samorządowych. Osoby, które zgłoszą się do pomocy lub wyrażą chęć kandydowania w przyszłorocznych wyborach na szczeblu samorządowym, będą mogły tworzyć własny komitet, niekoniecznie oznaczony logiem ugrupowania Pawła Kukiza. Nie wymagamy, żeby na swoim szyldzie mieli Kukiz 15. Jeśli są sensowni ludzie, mają już jakieś swoje stowarzyszenie, jakieś komitety, my po prostu będziemy wtedy popierać. Nie chcemy jak partie polityczne na siłę wprowadzać Kukiz 15 do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Projekt startuje, mimo iż do wyborów samorządowych pozostał jeszcze niespełna ponad rok. Przedstawiciele Kukiz 15 zdają sobie jednak sprawę, że wśród zgłoszonych kandydatur będą osoby, które nigdy wcześniej nie miały styczności z wyborami na jakimkolwiek szczeblu. Jest ten czas, żeby pokazać się mieszkańcom, przedstawić swoje poglądy, pomysły na rozwój miasta Grudziądza czy okolic Grudziądza. Jest to odpowiedni moment. Liczymy na to, że jak najwięcej osób się zgłosi, żeby było w kim wybierać. Kukiz 15 zapewnia, że w Grudziądzu na pewno stworzy listę do Rady Miasta. Nie ma jednak pewności co do kandydatury na fotel włodarza. Tutaj wszystko zależne będzie od zgłoszonych na wspomnianym portalu osób. Patrol ekologiczny w ubiegły piątek został powiadomiony przez jednego z mieszkańców osiedla Strzemięcin o jeżach, które utknęły pod słupem energetycznym. Patrol ekologiczny rzeczywiście tam podjechał i zauważył dwa jeże przy słupie energetycznym uwięzione gdzieś tam w takiej betonowej pułapce. Wzięli te jeże do siebie do samochodu, zawieźli do lecznicy, zostały one przebadane. Po przebadaniu ich okazało się, że jeże są zdrowe i nie zagraża im niebezpieczeństwo. No, trzeba zwierzętom, nie można pozwolić, żeby zwierzęta gdzieś tam raniły się, ginęły. Nawet jak można rzeczywiście pomóc. Jak się okazuje, interwencji tego typu nie ma zbyt dużo. Ostatnio nie ma tak dużo. Najwięcej interwencji dotyczy właśnie psów, ale to też się zaczyna uspokajać. Jeże zostały wypuszczone na wolność, natomiast reakcja mieszkańca Grudziądza jest godna naśladowania. Grudziądzki Klub Patyczaki już dziś zaprasza do wspólnego rajdu, który odbędzie się w najbliższą sobotę. Zapraszamy 1 lipca wszystkich chętnych, nie tylko członków Klubu Patyczaki, ale tych, którzy lubią rekreację, maszerowanie i nordic walking. Nasz marsz jest powiązany z Rokiem Wisły. Jest to nasza pierwsza edycja i ta edycja rozpocznie się właśnie od Rządza, a skończymy przy Lasku Garnizonowym. Na mecie rajdu czekać będzie piknik i wiele atrakcji. Głównym celem spotkania jest powitanie lata. Oczywiście ognisko, pieczenie kiełbasek, ziemniaków, małe co nieco. Każdy ma przynieść ze swoich spiżarni coś albo z zapasów zeszłorocznych, albo już może świeże przetwory tegoroczne. Wędrówka rozpocznie się o godzinie 13 z pętli tramwajowej na osiedlu Rządz. Jeżeli ktoś nie da rady z nami przejść tej całej trasy, bo to jest trasa około 14 km, to nie znaczy, że nie może z nami wędrować. Można do nas dojść poniżej osiedla Szczemięcin, poniżej osiedla Kopernika lub
zacząć wędrówkę od Flisaka i wówczas jest to trasa, którą myślę, że każdy da radę pokonać, bo jest to trasa 6 km. Przypominamy o odpowiednim stroju. Mile widziane odzienie w kolorze białym. Mile widziane stroje letnie i białe nocne koszule albo inne białe szaty, bo w końcu świtezianki muszą to lato powitać. Wszystkich chętnych do udziału w zabawie zapraszamy już w sobotę.